ci sędziowie, moim zdaniem, także powinni się podać do dymisji lub wyłączyć w inny sposób. W ogóle powinni się zawiesić i zamiast Państwowej Komisji Wyborczej w składzie tych 9 sędziów, uważam, że lepiej byłoby, zmieścimy się w tym budżecie około 200 tysięcy miesięcznie, powołać Radę Prezydencką, która wybierze kandydata na prezydenta.